Gorzowskim Szpitalu podpisano dziś umowę z wykonawcą remontu oddziału położniczo-ginekologicznego. Przetarg wygrała firma Kanbud. Na oddział robotnicy wkroczą już w czwartek. Zaczynamy od bloku C, od oddziału pododdziału porodowego. Chcemy w uzgodnieniu z ordynatorem zrobić to w 3 miesiące, następnie oddział patologii ciąży. To jest następne 3 miesiące. Po pół roku oddajemy blok C i przenosimy się na blok A. Kontrakt bardzo trudny organizacyjnie. Mamy świadomość, że kwartalnie rodzi się na tym oddziale 400 dzieci. Musimy pracować tak, żeby nie zakłócić pracy tego oddziału. I z tego tytułu ten kontrakt naprawdę jest bardzo wymagający. Pod młotek pójdzie praktycznie wszystko. Kompleksową modernizację przejdą wszystkie pomieszczenia i korytarze. Na porodówce pojawią się 4 samodzielne sale porodowe. Pacjentki, a także osoby towarzyszące będą miały zapewnioną intymność i prywatność. Jest koncepcja, żeby poszczególne sale były kolorowe. Nawet pomysł pana ordynatora, żeby tak się nazywały: sala zielona, sala różowa. Chcemy, żeby ten oddział wyglądał, żeby był nie tylko szpitalem, żeby też wyglądał jak miejsce jakby takie bardzo przyjazne pacjentce, która będzie na tym oddziale. Oprócz remontu na oddziale położniczo-ginekologicznym pojawi się nowy i nowoczesny sprzęt, m.in. łóżka i stół operacyjny. Będą wszystkie najnowocześniejsze rozwiązania, które są niezbędne do tego, żebyśmy osiągnęli 3. stopień referencji, a myślę, że w 2011 roku, pod koniec roku 2011 będziemy w stanie już to osiągnąć. Nowy sprzęt chcemy zakupić ze środków Unii Europejskiej, przygotowaliśmy odpowiednie dokumenty, przeszliśmy wstępną preselekcję i liczymy na to, że uda się te środki pozyskać. Z remontu cieszą się zarówno pracownicy, jak i pacjenci oddziału. Choć pojawi się kilka niedogodności, pacjenci mają świadomość, że przebywanie na zmodernizowanym oddziale będzie przyjemniejsze. Mamy opracowany plan cały i harmonogram właśnie przenosień z poszczególnych pododdziałów na inne, żeby można było prowadzić normalną działalność medyczną. I właśnie już dzisiaj od rana przenosimy trakt porodowy na oddział patologii ciąży, oddział patologii ciąży, w inne oddziały. Mieścimy się ze wszystkimi pacjentkami, tyle tylko, że dla tych pacjentek, które w obecnym czasie będą przebywały u nas w oddziale, no troszkę dyskomfort z uwagi na to, że musieliśmy nieco zagęścić salę, ale wszystko udało się zrobić. Modernizacja potrwa równo rok. Koszt remontu szacuje się na kwotę około 5 milionów złotych. Na nowy sprzęt szpital chce przeznaczyć dodatkowo 3 miliony złotych.